Prima Aprilis na całej wsi pod Dupnik. Pewnego dnia, w Prima Aprilis, młynek postanowił zrobić psikusa całemu miasteczku pod Dupnik. Wcześniej wymyślił plan i namówił kilku mieszkańców na współpracę. Zaczęło się od Jerzyka, który przekonał sołtysową, Orzechówkę, aby podłożyła fałszywy artykuł do gazety, że na osiedlu w Poddupniku będą organizowane darmowe pokazy iluzjonisty z całego świata. Oczywiście, to był żart, ale gazetniacy, rodzina Myszek, którzy rozdają gazety, byli zbyt podekscytowani, aby to sprawdzić i ogłosili to we wszystkich gazetach. W międzyczasie, młynek skłonił Kalinę, piękną kobietę, aby zagrała rolę asystentki iluzjonisty. W tle, Wakro, wielbiciel pikantnego życia, rozsiewał plotki po całym miasteczku o nadchodzącym spektaklu. Dzień pokazów nadszedł i całe miasteczko zebrało się na osiedlu, by zobaczyć spektakularne iluzje. Na scenie pojawił się młynek w roli iluzjonisty, a Kalina w roli asystentki. Publiczność była zachwycona, a młynek wykonywał niesamowite sztuczki. Nagle, podczas jednego z trików, młynek zniknął. Zszokowana publiczność zaczęła krzyczeć i szukać go wszędzie. Nagle, na scenie pojawił się Dzik, najlepszy przyjaciel młynka, który zdradził, że iluzjonistą był młynek w przebraniu. To wszystko był tylko żart Prima Aprilisowy. Publiczność była zszokowana i zła, a młynek uciekł z miasta na kilka dni. Jedyną osobą, która śmiała się z całego zamieszania, był Wakro, który uważał, że to był najzabawniejszy Prima Aprilisowy kawał, jaki kiedykolwiek widział. Był to 9 fragment książki Poddupnik autorstwa Dawaj.